Ile kulturowych nawiązań mieści się w najsłynniejszym filmie Roberta Zemeckisa? Co się stało z filmową ławką? I kto zamiast Toma Hanksa mógł się wcielić w jednego z najpopularniejszych filmowych bohaterów? Oto czego nie wiedzieliście o Forreście Gumpie. Ta słynna kwestia z filmu oryginalnie nie znalazła się w scenariuszu, lecz została zaimprowizowana przez Toma Hanksa. Robertowi Zemeckisowi przypadła do gustu i postanowił ją zostawić. Charakterystyczny południowy akcent, z jakim mówi Forrest Gump, Hanks wzorował na prawdziwym akcencie, z jakim mówił Michael Corner Humphreys, czyli aktor grający młodszą wersję postaci. Podczas meczu futbolowego Forrest biegnie tak szybko, że nikt nie jest w stanie go dogonić, za wyjątkiem sędziego biegnącego wzdłuż linii bocznej. W wielu scenach, w których Forrest biega, dublerem Toma Hanksa był jego brat Jim. Gdy Forrest zaczyna grać w ping-ponga, żołnierz w szpitalu w Wietnamie mówi mu, że sekret polega na tym, by nigdy nie spuszczać oczu z piłki. Jeżeli przyjrzymy się uważnie, zauważymy, że Forrest podczas gry w tenisa stołowego nigdy nie mruga. Zresztą Tom Hanks nie miał po co mrugać, jako że piłka w scenach gry nie była obecna. Została dodana w postprodukcji za pomocą techniki CGI, tak by zgrywała się z ruchami paletek. Rolę Forresta Gumpa odrzucili Chevy Chase, Bill Murray i John Travolta, który później przyznał, że było to ogromnym błędem. Co ciekawe, Tom Hanks, zdobywając Oscara za ten film, pokonał m.in. właśnie Travoltę, nominowanego za pamiętną rolę w Pulp Fiction. Zaś według Winstona Grooma, autora powieści, której adaptacją jest film, idealnym odtwórcą roli Forresta byłby John Goodman. Kiedy Forrest ma przemawiać podczas antywojennej manifestacji w Waszyngtonie, ktoś niszczy mikrofon i nie słyszymy słów bohatera. Według zapewnień Toma Hanksa, Forrest w tym miejscu powiedział: czasami ludzie wracają z Wietnamu do swoich mam, nie mając nóg. Czasem w ogóle nie wracają do domu. To bardzo złe. To wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Za każdym razem, gdy w filmie zmienia się wiek Forresta, w danej scenie nosi on charakterystyczną niebieską koszulę. W scenie, w której widzimy ceremonię nadania Gumpowi medalu honoru, czyli najwyższego amerykańskiego odznaczenia państwowego, wykorzystano prawdziwą ceremonię nadania tego orderu samemu L. Davisowi, żołnierzowi uhonorowanemu przez Lyndona Johnsona za zasługi w wojnie wietnamskiej. Przystanek, na którym w filmie siedzi Forrest, mieścił się w mieście Savannah w stanie Georgia. Po tym, jak film stał się kultowy, słynną ławkę, na której rozgrywała się duża część akcji, zdemontowano i umieszczono w muzeum w tym mieście jako pamiątkę. Garza Toma Hanksa za ten film wyniosła równe 0 centów. Zamiast standardowej wypłaty, aktor zdecydował się na umowę, według której otrzymał część zysków z filmu. A ponieważ produkcja poradziła sobie doskonale, Hanks zarobił astronomiczną jak na tamte czasy kwotę 40 milionów dolarów. Bieg Forresta przez Stany Zjednoczone był zainspirowany prawdziwym wyczynem Louisa Michaela Figueroa, który w 1982 roku, mając 16 lat, przebiegł ze stanu Nowy Jork do San Francisco w zaledwie 60 dni. Uczynił to, by spełnić obietnicę daną przyjacielowi, który umierał na raka kości. Ta słynna kwestia Hanksa z filmu to zresztą prawdziwe słowa Figueroy. Po ogromnym sukcesie finansowym i artystycznym obrazu, producenci chcieli nakręcić sequel. Tom Hanks stanowczo się temu sprzeciwił. Bo czy ktoś wyobraża sobie ewentualną kontynuację z jakimś innym aktorem? I to już prawie wszystkie ciekawostki związane z Forrestem Gumpem. Dodatkową, zawierającą spoiler, możecie zobaczyć po napisach. Do usłyszenia w następnym odcinku Poza Kadrem. Filmowa Jenny zmarła najprawdopodobniej w wyniku powikłań związanych z AIDS. W filmie bohaterka mówi Forrestowi, że lekarze nie wiedzą, co jej dolega, oraz że leczyła się w Atlancie.
W rzeczywistości Centrum Zwalczania Chorób w Atlancie było jedną z pierwszych placówek w USA, w których prowadzono badania nad AIDS. Poza wszystkim fakt dożylnego zażywania narkotyków i bogatego życia seksualnego bohaterki sprawiał, że Jenny miała duże szanse na zarażenie się HIV.